Bezpłatne badania i konsultacje lekarskie dostępne niemal na wyciągnięcie ręki. To wszystko czekało na tych, którzy przyszli na stadion lekkoatletyczny w Polkowicach. To inicjatywa przygotowana przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych. Wychodzimy z założenia, że lepiej zapobiegać niż leczyć, stąd pomysł na takie spotkania, mówi burmistrz Polkowic. Ta profilaktyka jest kluczem do tego, jak dbamy o zdrowie polkowiczan. Wykonujemy badania profilaktyczne, przesiewowe, czyli to wszystko, co pozwala wychwycić bądź zapobiegać chorobom na ich najwcześniejszym etapie powstania. No i właśnie to zdrowie polkowiczan, ono jest również dla nas najważniejsze. W tej kadencji bardzo mocno przykładamy do tego uwagę. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych jest liderem już w regionie, jeśli chodzi o właśnie wykonywanie badań profilaktycznych. Czy pani korzysta z jakichś takich programów tutaj dla seniorów przeznaczonych? Tak. A z jakich? Z ćwiczeń. Są zespoły, do których należymy, ćwiczenia wykonujemy i różne mamy organizowane, różne zajęcia dodatkowe. A co robić, żeby być w dobrej formie? Pani zdaniem, co pani robi? Ja ćwiczę, ale słabo mi to jeszcze wychodzi. Ja, że nie chodzę, bo z czym? Zdrowe odżywianie? Oczywiście. Co do tego? No proszę panią, nigdy nie jadłam tłusto, nigdy nie piłam i nie piję od lat i żyję. No naprawdę dziękuję Bogu za dzień. Szczegóły dotyczące pozostałych miejsc oraz dokładne lokalizacje dostępne są na stronie www.pcuz.pl oraz pod numerem telefonu 767460807. Informacje o akcji na terenie gminy Polkowice dostępne są również u sołtysów.